Witajcie! Listopad dał nam się we znaki i padliśmy ofiarą sezonu grypowego, co spowodowało dłuższą przerwę w nagrywaniu materiałów. Wracamy jednak, jeszcze nie w pełni zdrowi, aby uzupełnić cykl audycji z serii Po godzinach o czwarty, ostatni już odcinek, prezentujący ciekawe, dziwne i zabawne pozwy sądowe. Już niebawem opublikujemy także drugi epizod serii Zbrodniarze i Szaleńcy, prezentujący sylwetkę Shoko Asahary, guru japońskiej sekty Najwyższa Prawda. Nie zwlekając, przechodzimy jednak do sedna dzisiejszej audycji, jak zwykle prosząc o polubienia, komentarze i subskrypcje. Życzymy Wam dużo zdrowia, serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odsłuchu. 74 tysiące dolarów przyznał sąd Karlowi Trumanowi z Los Angeles. Otrzymał odszkodowanie za to, że sąsiad przejechał mu rękę samochodem. Truman nie zauważył, że auto rusza, bowiem w tym czasie kradł owemu sąsiadowi kołpaki. Kobieta z Florydy pozwała firmę kurierską Federal Express za brak powiadomienia o fakcie, że paczka z przesyłką została położona obok drzwi wejściowych do jej domu. Najwyraźniej wychodząc z mieszkania nie zauważyła pakunku, potknęła się i przewróciła. Żądała odszkodowania za poniesione urazy fizyczne, ból, cierpienie i poniżenie. Niedoszły złodziej pozwał prowincję Snohomish w stanie Waszyngton o obrażenia, które poniósł podczas próby ucieczki z biura szeryfa. Rabuś wycelował z pistoletu do szeryfa, który w obronie własnej postrzelił go dwa razy. Mężczyzna wniósł o odszkodowanie na kwotę 6 300 000 dolarów, zarzucając funkcjonariuszowi, że ten chciał go zabić. Pechowy rabuś odsiaduje obecnie wyrok 17 lat pozbawienia wolności za 4 napady na banki. W 2008 roku 52-letnia Marcida Patterson, która pracowała w Departamencie Transportu w Los Angeles, złożyła pozew przeciwko gigantowi sprzedaży detalicznej Victoria's Secret. Patterson doznała uszkodzenia oka po tym, jak metalowy element oderwał się od stringów i zadrapał jej rogówkę, powodując uraz, który nie kwalifikował się do operacji. Powódka argumentowała, że używała produktu zgodnie z zaleceniami producenta. Rozpoczęła się jednak dyskusja na temat kwestii rozmiaru oraz faktu, że produkt był wielokrotnie noszony i prany. Adwokat Patterson powiedział, że uraz wpłynie na resztę życia jego klientki. Chociaż Patterson domagała się odszkodowania w wysokości co najmniej 25 tysięcy dolarów za utracony dochód, koszty leczenia i szkody, jej prawnik stwierdził, że w sprawie nie chodziło o pieniądze, a o uświadomienie sprzedawców, że są odpowiedzialni za sprzedawane produkty. Finału sprawy nie znamy. W 2016 roku Francuz Frédéric Desnar pozwał swojego byłego pracodawcę na kwotę 360 tysięcy euro, używając zwrotów istne piekło i koszmar w celu zilustrowania poziomu znudzenia w pracy. Pozwaną była francuska firma Inter Parfum, gdzie Frédéric Desnar był zatrudniony przez 8 lat, zanim został zmuszony do opuszczenia swojej pracy przez podwyższony poziom znudzenia. Twierdził, że firma celowo odsunęła go na bok po utracie ważnego kontraktu. Następnie po 7 miesiącach zwolnienia lekarskiego z powodów zdrowotnych, takich jak epilepsja i wrzody, został zwolniony. Sprawa obejmowała również nękanie w miejscu pracy przez przełożonych mężczyzny, wliczając w to wyzywanie i upokarzające obowiązki, takie jak odbieranie dzieci ze szkoły. Adwokat powoda stwierdził, że znudzenie też jest nękaniem i firma powinna być zobowiązana do zapłaty za jakąkolwiek mentalną udrękę przysporzoną pracownikowi. Sprawa została ostatecznie rozpatrzona przez Trybunał Pracy w Paryżu. Decyzja miała zostać wydana 27 lipca 2016 roku, ale zamiast tego przeprowadzono nową rozprawę, której efektu końcowego nie opisano w wykorzystanym źródle. Odrzuceniem pozwu zakończyła się sprawa wytoczona przez klientkę w firmie L'Oréal. Kobieta oskarżyła korporację o podmianę tubek z farbą do włosów. Zakupiła ona farbę brązową, a okazało się, że tubka zawierała farbę blond.
Tak drastyczna zmiana koloru włosów spowodowała załamanie nerwowe klientki i zniszczyła jej życie towarzyskie. Sąd odrzucił jednak pozew z powodu trudności w ustaleniu tego, kto podmienił tubkę z farbą. 17-latkowie Jeffrey Klein i Brett Birdwell weszli na prywatny teren, a następnie wspięli się na linię wysokiego napięcia. Chłopcy z ciężkimi obrażeniami trafili do szpitala i cudem uszli z życiem. Gdy tylko ich stan się poprawił, postanowili pozwać właścicieli działki, na której doszło do wypadku. Domagali się wysokiego odszkodowania za to, że nie zauważyli tabliczek przestrzegających przed dotykaniem odsłoniętych linii. Otrzymali ponad 24 miliony dolarów odszkodowania. W sądzie w Seattle został złożony 36-stronicowy pozew z żądaniem zasądzenia 500 tysięcy dolarów od sąsiada, którego pies Kaspar spowodował głębokie emocjonalne udręczenie powoda. W skrócie, gdy pies Kaspar szczekał, nawet za podwójną szybą, to odgłos jego szczekania miał siłę 128 decybeli. A ponieważ szczekał często i złośliwie, to pozbawiał tym powoda spokoju, do którego miał pełne prawo w swoim domu. 128 decybeli to wartość wyższa niż huk pioruna i tylko trochę mniejsza niż huk startującego odrzutowca. Pozwany uznał to absurdalne żądanie za dowcip sąsiada i nie pofatygował się do sądu. Jakież musiało być zdziwienie mężczyzny, kiedy otrzymał wydany zaocznie wyrok nakazujący zapłacenie $500,000. Kara Walton z Claymont w stanie Delaware dostała 12 tysięcy dolarów od właściciela nocnego klubu, w którym straciła zęby. Wybiła je sobie, gdy poślizgnęła się i wypadła z okna łazienki, próbując wymknąć się z dyskoteki bez uiszczenia rachunku. Disney zabronił kilka lat temu korzystania z pojazdów typu Segway, czyli dwukołowych, jednoosobowych pojazdów elektrycznych, na terenie parku, co przypłacił falą krytyki za naruszenie ustawy o niepełnosprawności. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny w momencie, gdy para z Illinois i kobieta z Iowa pozwali Disneya za dyskryminację osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, Disney nie zabronił swoim klientom poruszania się na elektrycznych wózkach inwalidzkich, a dodatkowo wprowadził własne Segwaye, które były wolniejsze i bezpieczniejsze dla dzieci. Każdy mógł wypożyczyć taki pojazd przed wejściem do parku rozrywki. Pozew trójki Amerykanów został oddalony, jednak po złożeniu kolejnych dwóch apelacji udało im się wywalczyć odszkodowanie w wysokości 4000 dolarów na głowę. Wygrani uczcili triumf tygodniowym pobytem w Disneylandzie. Ira Gore, właścicielka nowego BMW, postanowiła oddać auto do warsztatu zajmującego się autodetalingiem. Podczas wizyty Gore dowiedziała się, że BMW było wcześniej malowane, jak się później okazało, z powodu śladów po kwaśnym deszczu na masce. Właścicielka zgłosiła sprawę do sądu i otrzymała 4000 dolarów odszkodowania kompensacyjnego oraz bagatela 2 miliony dolarów odszkodowania karnego od koncernu. Poszkodowana wnosiła o 4 miliony, jednak sędzia z Alabamy obniżył ostateczną kwotę zadośćuczynienia o połowę. Mężczyzna, który uzależnił się od internetowej pornografii, zaskarżył firmę Apple, której produktów używał. Według niego korporacja powinna była zablokować mu dostęp do stron dla dorosłych. Apple zaniechał tych działań, wskutek czego powód zmuszony był ponosić konsekwencje swego uzależnienia, między innymi takie jak, tu cytat, pociąg do kobiet podobnych do prezentowanych na wspomnianych stronach, piękniejszych i młodszych od jego żony, która nie ma już 21 lat. Nauczycielka z Ohio pozwała władze edukacyjne za to, że była dyskryminowana ze względu na zdiagnozowaną u niej rzadką fobię. Lęk przed dziećmi. Nauczycielka, początkowo pracująca z młodzieżą, została przeniesiona do szkoły dla młodszych dzieci i twierdziła, że uczyniono to celowo. Z powodu swojej fobii musiała bowiem w obawie przed dziećmi zrezygnować z pracy.
Pewna młoda para uprawiała seks w czasie jazdy samochodem. Po owym zbliżeniu zmuszeni byli się pobrać, gdyż dziewczyna zaszła w ciążę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż kobieta złożyła pozew do sądu o spowodowanie ciąży. Nie pozwała jednak swojego męża, ale kierowcę innego samochodu, który zderzył się z pojazdem pary w szczytowym momencie miłosnych uniesień. Wskutek wypadku chłopak nie zdążył w odpowiednim momencie przerwać zbliżenia, a dalszy ciąg historii jest oczywisty. Mieszkanka Teksasu wybrała się ze swoim synkiem do sklepu meblarskiego. W trakcie robienia zakupów potknęła się o własne dziecko i złamała nogę. Jak to w Ameryce, niezwłocznie wystosowała pozew do sądu, oskarżając o wypadek właściciela sklepu. Sąd przyznał jej rację i nakazał właścicielowi zapłacić jej $80,000. Zdesperowany młody człowiek w akcie ostatecznej rozpaczy zdecydował się zakończyć nieszczęśliwe życie, wskakując pod pociąg nowojorskiego metra. Chłopak przeżył jednak zderzenie z pociągiem. Amerykańskim zwyczajem pozwał miasto za obrażenia powstałe przy próbie samobójczej, wskutek której stracił nogę, rękę i część drugiej ręki. Rozprawa zakończyła się ugodą, a niefortunny samobójca otrzymał $650,000 odszkodowania. Sąd dopatrzył się uchybienia ze strony motorniczego, który za późno rozpoczął hamowanie. W 2000 roku miała miejsce niewielka stłuczka samochodowa na autostradzie w San Jose. Andrew Barnett wymienił kilka zdań z kierującą drugim pojazdem kobietą. Uprzejmości szybko zmieniły się w ostrą awanturę. I w końcu, zirytowany do granic szaleństwa Andrew, pochwycił psa kobiety i rzucił go na jezdnię. Pies zginął pod kołami przejeżdżającego samochodu, a Barnett trafił do więzienia na 3 lata. Po wyjściu z zakładu karnego wystosował pozew, w którym domagał się odszkodowania w wysokości $1,000,000 za straty moralne oraz za zarobki utracone w ciągu 3 lat spędzonych za kratami. Sędzia pozew odrzucił. W lutym 2013 roku bezdomny Bernard Bay podał do sądu rodziców, oskarżając ich o zaniedbania, chłód emocjonalny i porzucenie. Jako zadośćuczynienia zażądał $200,000. Bernard mówił, że czując się niekochanym, musiał uciec z domu w wieku 12 lat. Od tamtej pory wiódł nędzny żywot na przemian na ulicy lub w więzieniu. Jednak mężczyzna nie chciał tylko pieniędzy. Żądał, aby rodzice wzięli kredyt hipoteczny na dom i za te pieniądze otworzyli 2 pizzerie Domino, w których mieli zatrudnić całą rodzinę. Ale to nie wszystko. Bay był gotów zrezygnować ze sprawy sądowej, jeśli tylko jego rodzice zgodzą się z nim porozmawiać przy kolacji. W 2011 roku William Baxter podjął się opieki nad kotem. Niewdzięczny zwierzak nie docenił wysiłków opiekuna i ugryzł oraz trochę podrapał Williama. Zawiedziony postawą kota William nie miał więc innego wyjścia, jak podać niewdzięcznika do sądu. A dokładniej pozwać jego właścicielkę, Christine Bobak, która, jak się to okazało później, była jego żoną. William zażądał wypłacenia odszkodowania w wysokości $200,000, $50,000 za podrapania, a $150,000 za ugryzienie w palec. W 2005 roku sędzia Roy L. Pearson zaniósł do pralni parę spodni. Niestety pralnia zapodziała gdzieś garderobę pana Pearsona, który nie widząc innego wyjścia wniósł do sądu sprawę o odszkodowanie. Sprawa ta powinna od razu trafić do kosza, ale ponieważ pozywającym był sędzia, owa niedorzeczna historia ciągnęła się niemal przez 3 miesiące. Początkowo Roy zażądał $67 milionów. Potem spuścił nieco z tonu i chciał już tylko $1,000 za spodnie i $54 miliony odszkodowania za straty moralne i stres. W sali sądowej Pearson zalewał się łzami, opowiadając o tym, jak bardzo był wzburzony i zdenerwowany tym, że jego spodnie zniknęły. Mimo że spodnie sędziego odnalazły się w pralni po 2 dniach,
odmówił odebrania ich i konsekwentnie składał kolejne apelacje. W 2005 roku Austin Aitken pozwał NBC na kwotę 2,5 miliona dolarów. Mężczyzna twierdził, że jeden z odcinków programu Fear Factor wywołał u niego cierpienie, obrażenia ciała i wielki ból. Powiedział, że widok uczestników jedzących szczury wywołał u niego mdłości i sprawił, że wpadł na drzwi. Sędzia, bez wątpienia słusznie, uznał pozew za idiotyczny. Rodzice 11-letniego Xaviera O pozwali Facebooka o udostępnienie danych medycznych swojego syna. Zapytacie, w jaki sposób doszło do tego rażącego naruszenia prywatności? Otóż sam chłopiec umieścił na FB status z lakonicznym komunikatem: mam świnkę. Terence Dixon z Bristolu w Pensylwanii wyszedł przez garaż z domu, który właśnie okradł. Nie mógł otworzyć automatycznych drzwi garażowych, ponieważ były uszkodzone. Nie mógł też wejść z powrotem do domu, ponieważ drzwi z domu do garażu zatrzasnęły się za nim. Pobyt w pułapce przeżył, konsumując zgromadzone w garażu zapasy w postaci suchej karmy dla psów i zgrzewki Pepsi. Nie omieszkał oczywiście pozwać właściciela domu, twierdząc, że sytuacja spowodowała u niego poważną traumę psychiczną. Zgadnijcie, jaki był finał. Sąd przyznał mu 500 000 dolarów. Mieszkaniec angielskiego Leeds złożył pozew przeciwko miejskiemu szpitalowi, którego lekarze uczynili go gejem. Podczas operacji serca lekarze usunęli kawałek dużej żyły w nodze, aby zastąpić nią zablokowaną tętnicę w pobliżu serca. Wskutek zabiegu na nodze pacjenta został uszkodzony obszar skóry, na którym znajdował się tatuaż o treści I love women, czyli kocham kobiety. Niefortunnym zbiegiem okoliczności literki W i O zniknęły, zasadniczo zmieniając treść wytatuowanego wyznania na I love men, czyli kocham mężczyzn. W 1999 roku rodzice 27-letniego Daniela Dax, który poniósł śmierć w basenie z orką w Orlando Aquarium, złożyli pozew przeciwko tej instytucji, żądając kilku milionów dolarów za to, że niebezpiecznego drapieżnika reklamowano jako słodkie i nieszkodliwe stworzenie. 52-letnia Linda Hunt z Ontario w Kanadzie z powodzeniem pozwała na ponad 300 tysięcy dolarów firmę Sutton Group Realty Limited, twierdząc, że jej szef nie powinien pozwolić jej wracać do domu. W 1995 roku kobieta, która upiła się na imprezie firmowej, uległa wypadkowi, prowadząc pod wpływem, co stało się wystarczającym powodem do złożenia pozwu przeciwko swojemu pracodawcy, który jej zdaniem dopuścił do tego, by jechała nietrzeźwa. Madeline O'Hare w 1970 roku postanowiła pozwać NASA. Czym zawiniła agencja? Ano tym, że astronauci misji Apollo 8 odczytali fragment Księgi Rodzaju, co, zdaniem O'Hare, poważnie naruszyło rozdział państwa od religii. W 2003 roku grupa fanów zespołu Creed skrzyknęła się i wspólnie postanowiła domagać się przed sądem zwrotu kosztów biletów, parkingów i dojazdów na koncerty, podczas których frontman Scott Stapp wielokrotnie występował totalnie pijany, bełkocząc, a niekiedy nawet tracąc przytomność. Pierwszy wniosek sąd odrzucił, ale zawiedzeni fani ponoć nie poddają się. George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen, nie tylko zarabia miliony na kinematografii, ale jak się okazuje, potrafi także pisać pozwy. Jedną z ofiar Lucasa padła grupa muzyczna Jedi Knights. Chodziło oczywiście o bezprawne wykorzystanie nazwy Jedi. Historia, jak ich wiele, można by powiedzieć, choć ciekawe są również okoliczności, które do niej doprowadziły. Bo o istnieniu muzyków Lucas dowiedział się z radia, gdzie informowano, że Jedi Knights pozywają The Prodigy za bezprawne wykorzystanie fragmentu ich utworu. Żeby było jeszcze zabawniej, okazało się, że Jedi Knights także nie posiadali praw do rzeczonego fragmentu. Prawa bardzo szybko wykupiło The Prodigy
i w efekcie rycerze Jedi znaleźli się w poważnych tarapatach. Czy można uszkodzić nadgarstek przez stronę internetową? Otóż można. Ashley Madison, była pracownica portalu randkowego, złożyła pozew, w którym oskarżyła swojego ówczesnego pracodawcę o doprowadzenie do uszczerbku na zdrowiu poprzez zlecenie jej założenia 1000 fałszywych kobiecych profili z okazji uruchomienia portugalskojęzycznej wersji witryny. Najwyraźniej częste klikanie nie należy do zajęć bezpiecznych. Odszkodowanie w wysokości 10 600 000 dolarów pod koniec maja 2005 roku przyznał sąd z Detroit Erin Weber, której przeszkadzał zapach perfum koleżanki z pracy. Prezenterka radiowa ze stacji WYCD-FM już od 1999 roku narzekała na perfumy partnerki ze studia, które ponoć wywoływały u niej alergię. Z powodu częstych zwolnień lekarskich w 2001 roku szefowie stacji zerwali z Erin kontrakt, a ta oskarżyła ich o zlekceważenie personalnego konfliktu w pracy. Sprawę wygrała. Podczas jazdy w przednią szybę wozu pana Baxtera uderzył kamień. Odpryski szkła zmasakrowały twarz kierowcy. Pechowo dla ofiary koncern Forda nie zawinił ani przy wypadku, ani też szyba nie była wadliwa. Jednak prawnik Baxtera znalazł pewien kruczek i oskarżył producenta, że w katalogu reklamowym zamieścił fałszywą informację, iż szyby auta są niepękające i nieodpryskowe. W 1932 roku pozew rozpatrzył Sąd Najwyższy stanu Waszyngton i niespodziewanie uznał Ford Motor Company za winną wprowadzenia w błąd nabywcy. Koniec części czwartej. Ostatniej. Jeżeli podobała Ci się nasza audycja, zostaw łapkę w górę, komentarz, zasubskrybuj i wesprzyj nasz kanał.